Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Szewczyk. Jestem z Urzędu Maciołki. Nie miałem okazji być na pierwszym spotkaniu obowiązki służbowe. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Zrobiony został odcinek ulicy Ceramicznej połączony z ulicą Szeroką. To już w mojej obecności były 3 wypadki stłuczeń. Odbywa się to w ten sposób, że nadmierna szybkość powoduje zwolnienie, przyhamowanie i kamcie. Ewentualnie nieustępujący sprzeciwka, prawda, jest czołówka. Tego typu wypadki były. To jest jedno. Zostało to utwardzone tłucznie, no i nie idzie wytrzymać. To już odcinek jest około 200 metrów. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, przejeżdża Pan tam prawie codziennie, prawda? Wywieszenie czegoś, otwarcie okna, drzwi, wyjście, jest to mam dużo wtedy, kiedy jest susza. Prośba, czy trzeba złożyć pismo, czy coś innego, monitorować w jakiś sposób, prawda, żeby to położyć na kładkę asfaltową, chociaż jakąś taką prowizoryczną, bo wierzę w to, że będzie ciąg ulicy po budowach, powiedzmy, to jest teren budowy między Podleśną a Ceramiczną. Za kilka lat na pewno te rzeczy będą robione. Tak, że widziałem w tych migawkach, że będzie robiona ulica Podleśna. Przyjdzie czas, prawda, i jakimiś tam kropami, powiedzmy, to widać. To samo, jeżeli chodzi o ulicę Workową. Szkoda, że nie wystarczyło pieniążków na zrobienie tych 300 metrów dalszego chodnika i nowych krawężników, łączenia zielono. Pokażmy, że ten kawałek również można zrobić i że to jest XXI wiek. Docelowo widzę, że będzie zrobiona ulica. Myślę, że na spotkaniach mówiłem o tym, Ceramiczna ciągnie z ulicą Jerzynową, prawda, i tam jakimś rąbkiem w porozumieniu z Zieloną. Dla bezpieczeństwa, do Pani Komendant, proszę Pani, proszę w dni takie jak piątek po południu, w sobotę tych ścigaczy do czasu namierzyć, nie jako patron policyjny, tam się nie da chodzić, nawet w nocy, tam są wyścigi. Dziękujemy za chodniki, bo są fajne. No, ale jeżeli chodzi o przejścia i bezpieczeństwo, jest duży znak zapytania. Jeżeli chodzi o budowę szkoły, myślę, perspektywa spowoduje, mamy na dzień dzisiejszy prawie 21 tysięcy mieszkańców. Widzimy, że ta dzietność tych 3-6 lat, powiedzmy, jest około 1000. Mamy 2-300, powiedzmy, uczących się i tak dalej. 1000 przedszkolach. Dobrze, że to się wszystko rozwija i będzie się rozwijać. Rozwijamy ulicę Jasińskiego, Podleśną i nastąpi, powiedzmy, budowa osiedli, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, zarówno po stronie północno-zachodniej, jak i wschodno-południowej, prawda? To jest następna sprawa. Pomyśleć chciałbym, chociaż perspektywicznie, bo też już jestem człowiekiem wiekowym, jak będzie, gdzie planujecie szkołę, bo nie ma dywania. Trzeba wziąć jako władza pod dyskusję, pod rozwagę, przyjrzeć się temu dla Marety, dla Maziołek i rozwoju tamtych terenów, żeby tam, gdzie szkoła powstała, był teren, nie ma terenu. Wiemy, przy ulicy Serwiduckiej na Marecie. Chodzi o Nadarzyn, chodzi o Maretę, chodzi o Maciołek. I wtedy mamy rozluźnienie. Wszystkie gdzieś jedna po drugiej budować. Czy słyszałem, że wizja Napoleona jest brana pod uwagę. Czy to będzie dobrze? Będzie równie niesamowity. Na pewno to, co Pan Burmistrz Grubek powiedział, czasowo, w 19 roku, przejazdy bezpolicyjne, jak będzie do 25, to zobaczymy, to będzie dobrze.
to będzie dobrze. To jest następna sprawa. Mamy tutaj naszą wizję do roku 30. I pytanie, co się stało z perspektywą, powiedzmy, rozwoju kobyłki, z planem, który był przedstawiony do 25 roku. Czy będą pewne rzeczy, powiedzmy, ja rozumiem, że czas pokazuje, że te rzeczy muszą być ponawiane, modernizowane, prawda, ulepszane w zależności od tego rozwoju. Dalej. Przyłącza, ulicy szerokie. Mamy kanalizację. Co dzieje się z przyłączami? Kiedy można napolić? Czy urząd w dalszym ciągu będzie za pogrodzenie, powiedzmy, robił te przyłącza, czy nie? Następne pytanie, czy funkcjonuje taka rzecz, że każdy mieszkaniec, który się przyłącza do wodociągu, również wnosi opłatę 2000 zł. 2000 zł 15 lat temu, czy tam 13, powiedzmy, to jest różnica, a dzisiaj, prawda? Takie rzeczy, czy funkcjonują? Po szkolnicy, bezpieczeństwo, wiemy, nie można przejść. No, ścigają się, mamy teraz dobrą drogę, ścigają się. Proszę o stworzenie, powiedzmy, kontroli. I to nastawia. Nie wiem, czy nie warto postawić, powiedzmy, no, na miarę. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I od czasu, powiedzmy, do czasu, powiedzmy, tam jakoś wybiera. Nie da się robić. Jeżeli chodzi o wyjazd z samochodem, niesamowita rzecz. Dziękuję bardzo. Polecam się jako osiedle Maciej. Pan złożył dużo wniosków. Ja odniosę się tylko do tego wniosku, znaczy do tego światowego, tak, jeżeli chodzi o szkołę. Szanowni Państwo, ten temat pojawił się też wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami. No niestety może powiem tu taką prawdę, szanowni Państwo, na pewno nie będziemy budować szkoły w poszczególnych dzielnicach. Wtedy byśmy musieli w każdej dzielnicy budować szkołę, więc na pewno czegoś takiego nie będzie. Tym bardziej, że sami Państwo widzicie, ile już jest kosztów przeznaczonych na świat. Największy przyrost dzieci jest w rejonie szkoły numer 3 i numer 1. W związku z tym w pierwszej kolejności to odciążyć te dwie szkoły. Żeby odciążyć te dwie szkoły i patrząc właśnie na liczbę dzieci zamieszkałych, tak, tych, które nam cały czas przybywają, rzeczywiście trzeba wybrać środek. I faktycznie, tak jak Pan powiedział, tym środkiem wydaje się być teren przy ulicy Napoleona. Odciąży zdecydowanie rejon szkoły numer 1, rejon szkoły numer 3 i częściowo rejon szkoły. Rozumiem, że jeżeli trzymamy się tej koncepcji, to ulica Jasińskiego połączona, powiedzmy, z osiedlem Maciołki, jak to mówią Maciołka, będzie z czasem połączona, powiedzmy, jakąś komunikacją docelową dla was pojawionego szkoły. Bezpieczną. Czy tak należy rozumieć? Oczywiście już staraliśmy się skomunikować, tak, pomóc dzieciom w tym dojechaniu do szkoły, stąd ten transport publiczny bardzo niedrogi, bo on jest chyba najtańszy tutaj z okolicznych gmin. Oczywiście, jeżeli budujemy szkołę, to nie zostawimy dzieci tak w jakichś odległościach ponad tych projektów ustawowych, żeby musiały same te szkoły wyszerować. Na pewno będziemy o tym pamiętać. Proszę Pana, my też to samo widzimy, co Pan, proszę nam wierzyć, i my już w zasadzie rozmawiamy z Radą. Myślę, że no wspólnie z Radą powiedzieliśmy sobie, że na pewno nie uciekniemy przed taką decyzją. Jest to ogromna inwestycja, bo budowa szkoły to nie jest to samo, co budowa hali. A wiecie Państwo, ile hala kosztuje? Tak, jaki to jest koszt? Na pewno trzeba zakończyć tą inwestycję. I z pewnością w tej kadencji będzie musiała zapaść decyzja o budowie szkoły. Ja tylko dodam jeszcze, że teren Napoleona jest tym bardziej atrakcyjny, że graniczy on z terenem Michu, z terenem Osiru.
które już ma pewną infrastrukturę, chociażby w postaci tych wojsk. Budując nową szkołę, OSIR będzie jednocześnie zakładem dla szkoły, a szkoła również może być zakładem dla OSIR-u i może to być piękny kompleks oświatowy sportowy. Jeszcze może ja nie znam takiej dzisiejszej sprawy serwitury, ale gdzieś tam umiejscowienie szkoły z tej strony bezkolizyjne przejście nadarzenie dzieci z Nadarzyna, proszę pani, na pewno w perspektywie da rezultaty. Bo tam naprawdę powstaną po tych węzłach, co są no, w perspektywie mają być w tym najbliższym. Rzekujemy głos w dyskusji. Rozszerzymy bardzo dyskusję o szkołach, a jeszcze inne pytania, czy kwestie pan poruszył. Ochotnik szeroki, żeby to dokończyć, to granicy z Zielonką zawalczymy i już walczymy. Szczególnie, że do całej tej inwestycji Ochotnika Szeroka, na Szerokiej, na Załuskiego, do inwestycji powiatowych miasta Kowulka w tym roku dołożyło swoje 215 tysięcy. Także zawalczymy, tam są te oszczędności, żeby te pokój były krótko mówiąc dokończone. Czy kanaliki sukcesywnie będą, są wybudowywane i będą także w ulicy Szerokiej? Kwestia strategii. Wspominał pan o tych założeniach 2025 roku, 2024. My nie robimy od nowa zupełnie strategii. Nie wyrzuciliśmy starej do kosza, ani tej z 2001, ani tej z 2012 roku, tylko aktualizujemy. Także pewne zapisy i pewne założenia, które są tam zapisane, że w długoletniej perspektywie do 2024, te aktualne oczywiście pozostaną. Kwestia jest aktualizacji tych, które z jakiegoś powodu aktualne już przestały. Już nie pamiętam co jeszcze. Bezpieczeństwo, ja odpowiem tak samo jak na dzisiejszej sesji, że problem jakby bezpieczeństwa ruchu drogowego przede wszystkim spowolnienia tego ruchu pojawia się bardzo często. I jakby wniosek czy konkluzja z tego jest taka, że pochylimy się nad tematem spowolnienia ruchu w skali całego miasta, szczególnie do tych terenów najbardziej niebezpiecznych. Może zawalczymy o jakiś radar, może wspomożemy też i monitoringiem, którego koncepcja powstaje. Także ten temat też na pewno będzie brany pod uwagę w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma żadnych pytań, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli jeszcze jakieś sprawy indywidualne, jestem tutaj do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję za wyjątkowo.